Po pierwsze jest tak, że w dużym stopniu to PiS przecież narzucił ten dyskurs światopoglądowy w sytuacji covidowej. Nie chciałbym krytykować opozycji, żeby to nie tak wyszło, ale na pewno jest to, na pewno to jest błąd. To znaczy, kiedy COVID powinien być głównym tematem debaty, to, że PiS był w stanie wrzucić temat światopoglądowy w ogóle nie na bieżący, nie bieżący, świadczy o skuteczności działania kampanii. I po pierwsze jest tak, że po prostu nie widzę powodu, żeby opozycja łapała się na te pułapki, bo to są ewidentne pułapki. No i to jest pytanie taktyczne, jak z tej pułapki wybrnąć, bo te tematy będą. Dwa, zakładamy jakoś podświadomie, że po stronie opozycyjnej są tematy trudne, a jakby po stronie prawej, prawicowej nie było. Tam też są te tematy trudne i trzeba, my powinniśmy wymyślać takie kwestie, które też dla nich są problemem. I kluczem w kampanii wyborczej zawsze jest to, na czyim, kto definiuje pole gry. PiS, trzeba przyznać, doskonale zarządza emocjami i przecież te wyroki Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej są nieprzypadkowo w czasie, kiedy zawsze jest zupełna porażka walki z COVID-em. Na to trzeba umiejętnie odpowiadać. Ja wiem, że się łatwo tak teoretyzuje do kamery, natomiast rozumiem, taka jest formuła dyskusji. Czyli obawiam się, że hasło rozwiązanie ustrojowe nie przejdzie, dlatego że pan dobrze dał przykład Kosiniaka-Kamysza. To tam będzie bardzo wiele osób w jego partii, które będzie chciało jednoznacznie powiedzieć, że są przeciwko aborcji, bo ich elektorat w tych ich małych miejscowościach będzie się tego domagał. W związku z tym on nie wytrzyma tej presji i w pewnym momencie postawi się jednoznacznie za w ten czy w inny sposób rozwiązaniami bardzo radykalnymi, jeżeli chodzi o zakaz przerywania ciąży. Poszczególne partie polityczne powinny mieć w tej sprawie stanowisko. My jako Nowoczesna w listopadzie zgłosiliśmy taką ustawę i ona mówi można przerwać ciążę do 12 tygodnia po konsultacjach z lekarzem, jest taki system konsultacji niemiecki. I uważam, że partie polityczne powinny mieć swoje zdanie w tej sprawie, włącznie z Platformą oczywiście. Musi mieć Platforma zdanie w tej sprawie, bo na tym są partie polityczne. Pytanie jest takie, czy w momencie, kiedy mamy zdanie, my musimy iść w tą grę PiS-u, żeby to po prostu zrobić tego, obniżyć poziom. Czy powiedzieć, mamy zdanie w tej sprawie, ale te sprawy są ważniejsze i to, co nam się w opozycji, znaczy to, co się opozycji nie udaje, to to, że wchodzi ten dyskurs. To przecież w PiS-ie też są problemy, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne. Szczególnie w tej sytuacji, w której mamy ten opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej. Prawda? To w PiS-ie też są. A dlaczego jest tak, że opozycja rozmawia i tak dalej. W związku z tym, moim zdaniem, kluczową kwestią jest to, żeby o wybory przebiegały na boisku zdefiniowanym, jeżeli chodzi o kwestie społeczno-polityczno-gospodarcze, definiowane przez opozycję, a nie przez PiS. Ma pan rację, że nie można dać się wciągnąć w odpowiadanie na pytania tego typu, jakie miał Rafał Trzaskowski o LGBT, prawda? Tam pewno był błąd sztabu, że sztab się dał wciągnąć w narzucony temat, zupełnie który nie miał nic wspólnego z kampanią wyborczą. Nie wierzę, wie pan, może coś się zmieniło przez ostatni rok. Może coś się podoba mi się wasze podejście, bo jest pozytywistyczne, ale ma elementy takie romantyczne, nie? Że wszyscy, wiecie państwo, że wszyscy się jednoczymy w wielkiej sprawie, a dla części partii politycznych nie, na pewno lepiej jest trwać, być dużymi i mieć duże pieniądze i mieć perspektywę wygrania za 4 lata, niż zaryzykować prawybory i przegrać wszystko. I tego, czego oczekiwałbym od opozycji, i to uważam jest krytyczne z punktu widzenia wygrania wyborów, to po prostu pójść się na ostro. To znaczy, potrzebne jest takie ostateczne starcie z PiS-em, a nie... To nie może być taka po prostu normalna gra parlamentarna. Musi być bardzo mocne starcie, które powoduje wzrost emocji. Oni, po stronie PiS-u jest umiejętność mobilizacji elektoratu. Niesamowita. Oni elektorat mobilizują właśnie przez kwestie światopoglądowe. Po stronie opozycji brakuje tej mobilizacji i takie totalne starcie, wspólna lista pro wybory byłyby taką formułą, bardzo by pomogło. Ja natomiast na dzisiaj nie wierzę ani w prawybory, ani w wspólną listę i w związku z tym nie wierzę w rozwiązania typu rozwiązania instytucjonalne, PSL,
jeżeli o te kwestie chodzi, jest bardzo blisko PiS-u. Bardzo blisko. Albo nawet razem w tym samym miejscu.